Czy masz świadomość? Nie ma w przyrodzie drugiego tak doskonałego surowca spożywczego niż jaja. Normalnie zniesione i zapłodnione jajo kurze po dostarczeniu energii w postaci ciepła przez 21 dni przeistacza się w żywy organizm, piskle, który jest zdolny do wzrostu i dalszego rozwoju. Zatem wszystkie niezbędne substancje potrzebne do jego stworzenia zawarte są w jaju. Ten właśnie fakt świadczy o wartości biologicznej jaja i wskazuje, jak cenne zawiera składniki. Profesor Tadeusz Trzciszka. Mięso, drób, jaja i nabiał są najzdrowsze, kiedy pochodzą od zwierząt trzymanych na zewnątrz i odżywiające się w sposób dla nich naturalny. Ron Schmidt, pierwotne odżywianie. Źródłem białka o najwyższej wartości odżywczej są jaja. Profesor Grażyna Cichosz. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Tadeusz Trzciszka, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Szczególnie dużo pan profesor poświęcił czasu i uwagi problemom produkcji i technologii jaj. Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z chemią i technologią z żółtek jaj oraz hydrolizy enzymatycznej, procesów hydrolizy enzymatycznej. Panie profesorze, dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, po czym Kowalski ma poznać, że jajko jest dobrej jakości? No, to jest dość trudne pytanie na początku, dlatego że cała treść i zawartość jaja jest właśnie w skorupie zamknięta. My tego od razu nie widzimy, ale są pewne cechy zewnętrzne, które możemy rozpoznać. A wśród nich to przede wszystkim patrzymy na czystość skorupy, bo jeśli czysta, to już świadczy, że to jest w dobrych warunkach. Były utrzymywane nioski. Dalej, skorupa w świeżym jaju jest zawsze ma taki bardziej matowy niż błyszczący charakter. Następnie komora powietrzna. No, w tępym końcu znajduje się komora powietrzna. Jeśli ona jest widoczna, ona bardziej widoczna będzie do światła. Jest, im większa ta komora, tym jajo jest starsze, ale tego nie określimy dokładnie, przeciętny Kowalski tego nie określa, ale jeśli ta komora jest duża, to oświadczy, że to jajo się troszeczkę postarzało. Jaje można też umieścić w wodzie, jeśli one pływają, no to znaczy, że mają dużą komorę i będą, to już świadczą o tym, że są starsze. Jeśli toną, to znaczy, że są świeże. Ale nikt takich badań nie robi. Dzisiaj generalnie na rynku mamy do czynienia wyłącznie z jajami świeżymi, te, które są w obrocie handlowym. To są jaja, które mają, których czas ich bycia na rynku nie powinien przekraczać 28 dni. I w tym czasie jaja zachowują pełną formy świeżości, są świeże, to co mamy w tej chwili na rynku, czy to będzie, zwłaszcza w obrocie wielkotowarowym, w dużych marketach, te jaja mają tam też okres gwarancji zapisany, aczkolwiek do tego okresu gwarancji może bym może na końcu coś powiedział, bo jaja jest tak doskonałym produktem, że po prostu niełatwo się starzeje, niełatwo ulega pogorszeniu jakości. Jasne. A niech mi pan powie, bo ja usłyszałem kilka lat temu od takiego rolnika z dziada pradziada, że jajko po rozbiciu, raczej przede wszystkim, że kury powinny żyć w towarzystwie kogutów. Jeżeli one nie żyją w towarzystwie kogutów, no to może być coś nie tak z jajkami. A druga kwestia, że jajko po rozbiciu przy żółtku powinna być taka czerwona plamka, co też świadczy o tym, że właśnie te jajka no, chowają się w obecności kogutów. Czy to, co pan na to?
No wie pan, tam dużo uwag bym miał do tego wszystkiego, ale tak krótko mówiąc, rzeczywiście to jest natura, zawsze muszą być w parze albo po prostu w systemie, że jest samiec i są samice, w tym przypadku ptaków tak to jest. Natomiast generalnie z punktu widzenia genetycznego, żywieniowego, nie ma to żadnego znaczenia. Kury w współczesnej hodowli, w fermach wielkotowarowych, gdzie mamy system klatkowy, już ten nowoczesny system, gdzie mają więcej ruchu, one są bez kogutów. I one nie potrzebują koguta do no, zniesienia tego jaja, do stworzenia tego jaja. To jest naturalny proces biologiczny, on zachodzi. Natomiast z tą, i te jaja po prostu się niczym nie różnią od tych zapłodnionych. Te zapłodnione, mając już zapłodnioną komórkę jajową, to jest taki, co pan mówił, czerwony, to nie jest czerwony, to jest taki jasny, ma malutka taka plamka jasna, to jest właśnie to, genetycznie rzecz biorąc, to jest właśnie ta część jajowa, która daje początek życiu, później się rozwija. Bo samo żółtko, samo białko to jest rezerwuar pokarmowy i tam się znajdują wszystkie niezbędne składniki do stworzenia życia. I tutaj, tak szczerze mówiąc, z punktu widzenia żywieniowego, abstrahuję od biologii, nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o jaja niezapłodnione przez koguta. Mało tego, te jaja mają mniejszą tendencję w warunkach, gdzieś kto utrzymuje te jaja w warunkach trochę cieplejszych niż temperatura pokojowa, to tam mogą zacząć zachodzić procesy biologiczne właśnie związane z rozwojem zarodka. Zatem nie robiłbym z tego problemu, które mogłoby zniechęcić konsumentów. Po prostu jaja, no tak się składa, że skóra ma zdolność zniesienia koło 300 jaj rocznie, ona to zniesie bez udziału koguta. Mhm. A to jeszcze wrócę na chwilę do tego cytatu, który na początku naszej rozmowy przedstawiłem z książki Pierwotne odżywianie, w którym to cytacie autor zwraca uwagę, że jaja najzdrowsze to wtedy, kiedy te zwierzęta są trzymane na zewnątrz, nie wiem, dostają też światło naturalne, żywią się naturalnym pokarmem, czy co pan na to? Jest to racja, że no po prostu to natura jest tu podstawą. Natomiast no wie pan, no bieg w ogóle cywilizacyjny spowodował, że to zapotrzebowanie na jaja wzrasta. W warunkach naturalnych, tak jak pan wspomniał, które decydują o nieśności niosek, kur niosek, w warunkach naturalnych kura znosi 80-100, góra gdzieś czasem w porywach 120 jaj, bo to jest uzależnione od długości dnia. No, zaczyna nieśność gdzieś około marca, gdzieś już koło sierpnia się kończy nieśność, ona jest zmniejszana, jest zerowana w okresie jesieni, później jesieni, zimy, no bo mamy niską temperaturę na zewnątrz, nie ma dostępu do paszy, no i to świat, dzień świetny jest krótki. Nieśność jest uzależniona właśnie od długości dnia i dostępu do paszy. Stąd też w warunkach sztucznych, jakie są stosowane, spowodowano, że kura ma tego sztucznego naświetlenia około 16-17 godzin i w tym czasie dostaje wszystkie pasze tak skonstruowane, że zawierają wszystkie niezbędne składniki, tak jakby je znajdowała w okresie wiosenno-letnim. A więc człowiek doszedł do takiej perfekcji, że potrafi wydłużyć dzień kurze i potrafi dostarczyć takie składniki, oczywiście jest jako pasze naturalne, co powoduje, że kura może się nieść przez cały rok i w ten czas w tych warunkach sztucznych, czyli tego intensywnej hodowli, kura znosi 320 jaj, więc prawie 2,5-3 razy więcej. I to jest po prostu trend, który jest od tam dziesięcioleci stworzony po to, żeby zachować wyższą nieśność z zachowaniem no, warunków sztucznie dobranych, dopasowanych do warunków naturalnych.
A jakie są trzy najważniejsze mity związane z jajkami, a jakie odpowiadające im fakty? No wie pan, tych mitów o jajach to jest bardzo dużo. Ja nie wiem, może jest 8, może 12, już nie pamiętam, tam coraz to się nowe pojawiają, bo gdzieś tam odświeżają stare. No na pewno największym takim mitem, który drąży wszystkich i hodowców drobiu mięśnego i konsumentów, to jest sprawa cholesterolu, że jaja są, będąc surowcem naturalnego pochodzenia, surowcem zwierzęcym, zawierają bardzo dużo cholesterolu. To bardzo dużo to jest trochę przesadne, bo zawierają na poziomie gdzieś 0, na poziomie około 200 mg, to jest tak 0,3%. Także to ten cholesterol naprawdę nie jest, nie ma go aż tak dużo. No jest, oczywiście jest generalnie, jak powiem, porównując odniesieniu do innych surowców pochodzenia zwierzęcego, to tego cholesterolu tam jest jakaś tam dość poziom znaczny, nazwijmy to 200 mg gdzieś w takim przedziale. Natomiast od razu chcę zdementować po prostu wszelkie przesłanki, że ktoś mówi, że jaja to cholesterol, nie jeść jaja, bo cholesterol jeść tylko jedno jajo, jedni mówili na tydzień, dwa, siedem jaj góra. To wszystko jest, to mówię i z własnych doświadczeń, i z takich różnych spotkań, konferencji międzynarodowych. Ten cholesterol jajowy naprawdę nie ma żadnego, podkreślam tysiąckrotnie, z wielkimi wykrzyknikami, żadnego wpływu na poziom cholesterolu u nas. Chcę krótko powiedzieć, że nasz organizm produkuje dziennie około 2 do 3 gramów cholesterolu po to, żeby przetrwać. Cholesterol, chcę podkreślić, jest niezbędnym składnikiem naszego życia. Nie ma cholesterolu, nie ma życia, bo każda komórka, a mamy ich tam biliony, około 50 bilionów, musi zawierać cząsteczkę cholesterolu i fosfolipidy. Więc ten cholesterol jest potrzebny, my go produkujemy. Nasza wątroba produkuje codziennie, jak powiedziałem, 2-3 gramy, to tyle co 15 jaj. Mało tego, cholesterol zawarty w jajach jest cholesterolem HDL, mówiąc kolokwialnie, jest to ten tak zwany dobry cholesterol. Zatem zagrożenie cholesterolowe z jaj jest żadne, tym bardziej, że w jajach jest jeszcze cholina i są fosfolipidy, które są jak gdyby po drugiej stronie, mówiąc kolokwialnie, które równoważą ewentualny jakiś, jakby ktoś tam się chciał doszukiwać czegoś, negatywny wpływ cholesterolu. Także tym cholesterolem w ogóle nie należy się martwić. To jest ten mit cholesterolowy, nie będę tego rozwlekać. Wie pan, o drugim mit. To są też takie zastrzeżenia do tych jaj, tak zwanych trójek, tych jaj, które są z tego chowu klatkowego. No generalnie te kura to jest cały system biologiczny oparty na genetyce. Czy ta kura jest w klatce, czy ona jest na podwórku. Genetycznie zaprogramowana tak, że ona znosi tak te same substancje. Po prostu różnica między chowem klatkowym a chowem wolnowybiegowym jest taka, że kura na wolnym wybiegu rzeczywiście ma większy dostęp do pewnych składników, które może uzupełnić i one dają ten efekt smakowo-zapachowy. On rzeczywiście jest stwierdzony, efekt smakowo-zapachowy. Natomiast z punktu widzenia biologii, odżywiania, żywienia, żadnej różnicy tu większej nie ma. Mogą się pojawić trochę większe ilości niektórych z witamin, czy to z grupy rozpuszczalnych w wodzie, przede wszystkim rozpuszczalnych w wodzie, jak również i tych nierozpuszczalnych, rozpuszczalnych w tłuszczach przede wszystkim. Więc to jest jakiś taki też powstał element, że no nie jedzmy tych jaj klatkowych, no bo te kury cierpią. No co do tego, co do tego cierpienia, to ja bym miał też różne wątpliwości czy niewątpliwości. Oczywiście jesteśmy wrażliwi. To niech tak będzie. Ja nie chcę tu kogoś namawiać do takich czy innych. Ja w każdym razie chcę powiedzieć i zdementować, że jaja tak zwane z tego chowu klatkowego, no, który jest oczywiście wielkim biznesem, mają taki generalnie taki sam skład chemiczny jak jaja z wolnego wybiegu. Z tym, że na wolnym wybiegu mogą mieć lepsze elementy sensoryczne.
i może się tam pojawić trochę może większy, lepszy, wyższy poziom witamin. Ponadto jeśli chodzi o białka, lipidy jest to samo. Z innych takich jeszcze mówi się też, że na przykład jaja w skorupie brązowej, to jest też taki mit, będą, są zdrowsze, lepsze, mają lepsze żółtka. To jest też związane z rasami, to z grupy ras Leghorn, typowo białej, właśnie szczególnej rasy nieśnej, no to będą białe skorupy i tak tam mam być. Natomiast bardziej tutaj z Rhodeilandów, no to będą brązowe skorupy. Rzeczywiście tam może mieć lekki wpływ na ciemniejsze żółtko, ale generalnie znowu to samo jest. Tu jest, decyduje ta generalna genetyka i jeśli chodzi o skład chemiczny i wartość odżywcza jest taka sama. Jest taki z innych mitów, to tak już na koniec, odnośnie męskości, bo często też to mówi, że dużo jaj. No to też jest raczej mit, ale no jest pewne są przesłanki w jajach. Właśnie ten cholesterol, no jest ten element tak zwanej siatki cyklopentanoperhydrofenantrenu, to jest, on ma taką samą budowę jak hormony męskie czy żeńskie i on może się przychylać. Poza tym kwas arachidonowy występujący w żółtku też uczestniczy w procesie produkcji testosteronu. Ale to naprawdę nie ma jakiegoś takiego istotnego znaczenia. Generalnie w jajach są wszystkie składniki, to może być przeważające, a więc są wszystkie witaminy, wszystkie, no za wyjątkiem witaminy C. Witaminy C w jaju nie ma, ale wszystkie pozostałe są. Więc jest to element odżywczy, są minerały, są wszystkie aminokwasy, jakie nam potrzeba, endoegzogenne. Więc to jest ten element, dlatego on często przez sportowców jest wykorzystywany, bo mamy pełny spektrum wszystkich aminokwasów ważnych do budowy ciała. I to może być takie też, ale chcę jedną rzecz podkreślić, że jaja jest, jeśli porównamy do czegokolwiek w przyrodzie, najwyższą wartość biologiczną, odżywczą przy najniższej możliwej wartości kaloryczności. Jest niskokaloryczna, więc to zalecane może być właśnie przy dietach tych wszystkich odchudzających z pełnym zdrowiem, bez jakichś komplikacji. Mitów jest znacznie więcej, wie pan, już nie będę tu mówił, bo na pewno to sobie można gdzieś tam poszukać. Te mity są w zasadzie, to są mity, jak pan mówi, to czasem nakręcają, czasem przeszkadzają w czymkolwiek, bo ludzie nabierają jakichś tam przekonań i później to jest tylko z tym, są problemy. Przyznam szczerze, że akurat na dwie kwestie, o których pan profesor mówił, zwracam ja szczególnie uwagę, to taka refleksja osobista, z jednej strony na ten dobrostan zwierząt, że jeżeli tylko mogę, to oczywiście kupuję jajka takie, gdzie są w gospodarstwach ekologicznych, chociaż jest to dzisiaj coraz trudniejsze. A z drugiej strony też wydaje mi się, ale to mówię z pozycji takiego laika bardziej, że kura, która przebywa więcej na powietrzu i ma takie naturalne słoneczne światło zamiast sztucznego, no nie tylko czuję się, ale myślę, że ten organizm pracuje lepiej niż w jakichś sztucznych warunkach, ale faktycznie można by o tym długo rozmawiać. Panie profesorze, kolejne pytanie, czy kto korzysta na rozsiewaniu tych mitów związanych z jajkami? Wie pan, ja się też zastanawiałem, no bo to często w różnych takich obszarach znawców dietetyki to często słabi dietetycy będą korzystać z takich mitów, bo to czasem jest korzystne. Aczkolwiek te mity są z jednej strony, tak jak z tym cholesterolem, to czasem obniża możliwości rynkowe, sprzedażowe tych jaj. Z drugiej strony, podobnie jak te tak zwane trójki. No tu z panem bym dyskutował, ja też panu przyznaję rację, ale to zostawmy ten temat, wie pan, bo to jest oddzielny temat, który można seminarium całe zrobić odnośnie tych jaj schowu klatkowego. Natomiast wydaje mi się, że mity są jakimś takim elementem ludzi szukających sensacji. No i często, bo one raz pomagają w sprzedaży producentom, raz no, robią im problemy. Dlatego ja bym się kierował raczej zdroworozsądkowym, bardziej oparty o naukę niż o mity, bo
Na pewno niektóre mity możemy wyjawić, tak jak mówiłem, z tą tak zwaną męskością, no to jest w jakimś sensie mit, ale on ma też potwierdzenie w faktach, no bo ja jestem doskonałym produktem wnoszącym bioaktywne substancje, witaminy, minerały, aminokwasy, no więc fosfolipidy. Ale czy to jest mit? No po prostu jest wysoka wartość rzeczywiście odżywcza takiego jaja. Także te mity to jest chyba też jakaś, ja się też kiedyś na tym zastanawiam, skąd one się biorą. Biorą się po prostu na użytek bardziej sensacji niż takich żywieniowych, niż rzeczywistości one są, spełniają jakąkolwiek rolę praktyczną. No na pewno nie mają żadnego pokrycia naukowego. A ile jajek powinniśmy spożywać dziennie? Czy jeść całe jajka, czy tylko żółtka? Wie pan co, to te zalecenia niektórych dietetyków starej daty, no to one tam sięgają, no było najpierw tam 2-3 jaja tygodniowo, 7 jaj tygodniowo. Nie ma tak naprawdę granicy spożycia jaj. Granicą mogą być jest kilka czynników. Przede wszystkim podatność na alergenność. Bo jeśli jest ktoś uczulony, ma alergię na jakiś z składników jajeł, no to trudno, żeby on jadł 10 jaj dziennie. No nie zje, no po prostu, bo będzie miał wysypkę, będzie miał jakieś problemy w ogóle z samopoczucia i tak dalej. No to jest ludzie, którzy nie mają tych alergenów, ludzie o charakterze alergennym może być kilka procent, jeśli chodzi o jaja. Ale proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj na alergię cierpi bardzo dużo społeczeństwa. Jesteśmy uzależnieni alergicznie od pyłków, od w ogóle smogu, już od różnych roślin. Soja też jest alergenna i mleko jest alergenne dla niektórych ludzi. W zasadzie tych alergenów coraz więcej, znaczy alergenów, których dostrzegamy, które w wyniku właśnie tych zmian cywilizacyjnych pojawia się coraz więcej. W jajach mamy, głównie w białku, mogą być kilka alergenów, zwłaszcza to jest owomukoid, który występuje w białku, często lizozym, awidyna. To mogą być tymi czynnikami alergennymi. Jeśli ktoś nie ma uczulenia alergicznego, tu nie ma ograniczeń. I jeszcze raz chcę podkreślić, na ilość spożywanych jaj. Ja spożywam już od 10 lat w granicach 3-4 jaj dziennie, w różnej postaci, ale jakoś, no bo nie jestem uczulony na jaja. Pani profesor z Olsztyna, która zaleca, zaleca nawet 5 jaj dziennie, ja się z nią zgadzam, zresztą uważam, że to jest wielki autorytet i jeśli chodzi o sprawy żywieniowe, się doskonale zna, bo chcę zwrócić uwagę, że zjadając więcej jaj, możemy czegoś ograniczyć, co jest nam niepotrzebne. Ja, jak powiedziałem, jest niskokaloryczne. Czyli 5 jaj na przykład, ktoś jak pani tutaj profesor zaleca, 5 jaj to jest około 350-400 kalorii. Praktycznie zabezpiecza całe zapotrzebowanie na aminokwasy, witaminy. Możemy uzupełnić jeszcze jakimiś warzywami, tymi owocami. Mamy doskonałą dietę, bardzo niskokaloryczną, pełnowartościową. A więc jaja są takim elementem, który powinien być wykorzystany więcej przez dietetyków w żywieniu. Tutaj chcę dodać taką rzecz, bo pracujemy wspólnie z bo to pani profesor Cichosz to prowadzi swoje badania, zresztą bardzo ciekawe, te badania są. Natomiast profesor Szuba, tutaj z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, człowiek, który był 9 lat w Stanfordzie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam jest trochę to nastawienie na jaja było negatywne, ono się zmieniło. I on prowadzi w Polsce taki program badawczy międzynarodowy prowadzony przez Kanadyjczyków PURE. I muszę panu powiedzieć, tam kwestie są żywienia. Jak to żywienie powinno być, co powinniśmy jeść, czego nie, jak i tak dalej.
To jaja są jedynym z tych naturalnych surowców, jeśli odniesiemy do produktów zbożowych i innych produktów pochodzenia mięsnego, jedynym, na którego, przepraszam, że użyję tego słowa, nie ma żadnego haka konkretnego, że coś jest nie tak, albo za dużo, jak w rybach, to mamy metale ciężkie, mamy różne alergeny, mamy różne substancje, które są nam niepotrzebne. Natomiast jaja są jedynym, z którym on przedstawia, to jest na 220 tysiącach badania, na 220 tysiącach ludzi. Więc to już samo ten fakt świadczy, i to na całym świecie są te badania robione, że jak doskonałe są te jaja, doskonałym surowcem i niezbędnym do naszego życia. Stąd też, i też jedną rzecz ciekawą powiedział, że piramida żywnościowa, i to jest bulwersujące, co teraz powiem, jest ta, co została stworzona, to została stworzona nie przez dietetyków, tylko przez polityków amerykańskich. Bo chodziło, to są względy wyłącznie biznesowe. Dlatego bym się tak strasznie nie przejmował tymi różnymi właśnie mitami, o których pan wspominał, bo te mity się tworzą właśnie często z polityki. One mają często aspekt wyłącznie biznesowy, a nie aspekt rzeczywiście w trosce o człowieka, o jego zdrowie. Także ilość tych, ja już kończę, to jest dowolna. Ja uważam, ja zadam, mówię, czy panie profesor Cichosz, 5, a znam ludzi, że mam też literatury, były takie badania w Egipcie prowadzone, 15, przepraszam, nie w Egipcie, tylko na więźniach. Rok czasu dostawali 15 jaj dziennie na głowę i kompletnie niski cholesterol, to podkreślam, i doskonałe samopoczucie. A więc można, więc to tutaj nie ograniczałbym, jeśli ktoś lubi jaja, proszę bardzo. Nie zalecam surowych jaj, bo dlatego, że chyba, że kogiel mogę żółtka. Natomiast białko jest trochę alergenne i mogą być problemy. Zawsze to jaja powinno być ścięte, powinno być żółtko, znaczy gotowane na miękko, to jest najlepsze, najzdrowsze. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. To ja mam tutaj z kolei dwie refleksje. To, co pan powiedział o piramidzie żywieniowej. Odsyłam tutaj słuchaczy do naszego wywiadu publikowanego w tygodniku Spraw Obywatelskich. Tłusta dieta jest najzdrowsza, gdzie jest rozmowa, długi wywiad z Gary Taubsem o dietetyce i właśnie o tym, o czym pan powiedział, czyli że tak piramida żywieniowa powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 70., 80. w wyniku działań politycznych. Bardzo ciekawy wywiad, polecam. Druga refleksja to jest taka, że no ja sam osobiście jem jajka, głównie, znaczy przede wszystkim żółtka, i jem ich 12 na 2 dni, czyli właściwie co drugi dzień 12, później sobie jeden dzień robię, a później drugi dzień przerwę, i starym takim zwyczajem kogiel mogiel z kakaem, które jest pełne, w sensie nie jest odtłuszczone, i żyje. I dobrze się pan ma, bardzo ładny tak. Pan głos. Tak, tak, zdecydowanie, więc tutaj też państwu polecam, jeżeli macie państwo obawy, no to polecam po prostu trochę eksperymentować. Natomiast no też to, że pamiętam, chociaż ja mniej, ale moi rodzice czy moja ciocia, pamiętam, jak zwracała mi uwagę na to, jak to dawnymi czasy lekarze wciskali nam informacje o tym, i autorytety, eksperci, że margaryna jest zdrowsza od masła.
Trwało to dekadami, później się okazało coś innego, więc zachęcam Państwa do krytycznego myślenia i po to też są te podcasty, żeby po prostu wyprowadzać nas z takiego błogiego poczucia, że różnego rodzaju eksperci mówią faktycznie do końca prawdę, bo później się okazuje, że jak się podrąży głębiej, to jest inaczej. Teraz cytat z pana z jednej z publikacji, panie profesorze. Fosfolipidy są jednymi z najważniejszych substancji życia, zwłaszcza dla funkcji mózgu i serca, wątroby i nerek. Koniec cytatu. Co fosfolipidy mają wspólnego z jajkami? No, wie pan, ruszył pan gruby temat. Ja prowadziłem w latach 2009-2013-2018, były już tam wyniki później przedstawiane. Chyba największy na świecie projekt dotyczący jaj. On się nazywał, był akronimem OWO-KURA. OWO jako jajo, a kura jako kuracja. Nie od kury, nie przez K, tylko przez C. OWO-CURA. Pracowaliśmy, to był wspólny projekt z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. W tym projekcie zatrudniliśmy 233 osoby. To byli naukowcy, studenci, doktoranci. W tym projekcie zrobiliśmy 40 doktoratów. Napisaliśmy 120 prac w najwyższym poziomie impact faktorowy, 28 patentów. Ogłosiliśmy ten projekt w 20 bodajże 5 państwach na świecie, praktycznie na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem chyba Afryki i Antarktydy. I co chcę powiedzieć? Wie pan, to były ogromne badania, to były największe badania w mojej skali światowej, żeby w ten czas mieli w 2009 roku 8 milionów dolarów, czyli to było 25 milionów złotych. Dzisiaj można by mówić o około 60-70 milionach złotych. Czyli i tylko były badania dotyczące jaj. Ja byłem koordynatorem tego projektu i muszę powiedzieć, że rewelacja. Myśmy to są jeszcze pokłosiem tego będą badania na jeszcze dziesięciolecia, dlatego że nawet jak to przedstawialiśmy na konferencjach na całym świecie, to ze zdumieniem wielu patrzyło, no i z biznesu, i z nauki, tak nawiązaliśmy przez to kontakty. Ale wracając do tego, właśnie w ten czas, w tym projekcie wyciągnęliśmy bardzo mocno na wierzch fosfolipidy jajowe. Żółtko, one są w żółtku. Ich jest dość dużo nawet, powiem, bo w każdym żółtku jest około 2 gramów tych fosfolipidów. Ale one są niesłychanie ważne, ale powiem dlaczego ważne. Dlatego, że w ogóle generalnie fosfolipidy, podobnie jak cholesterol, występują w każdej błonie komórkowej. Są głównym elementem wszystkich błon komórkowych, a błony komórkowe są najważniejsze, bo otaczają komórkę i tworzą ten aktywny transport między komórkami, między tkankami i dzięki temu po prostu żyjemy. I fosfolipidy w szczególności w dużej koncentracji występują i w mózgu, i w sercach, a zwłaszcza w wątrobie i w nerkach, nawet w tych organach ludzkich, które są kluczowe dla naszej egzystencji. I fosfolipidy oczywiście są, bo tutaj tak dodam, że to jest nie tylko produkt z jaj, one się znajdują wszędzie, no bo oczywiście w organizmie wszystkich zwierząt, no bo budują tkankę, błony komórkowe, a tym samym komórki tkankę, ale znajdują się też w roślinach, na przykład są we wszystkich roślinach oleistych, ale nie tylko oleistych, no bo jak są w błonach komórkowych, no to wszystkie rośliny, tylko że ich najwięcej jest, jeśli chodzi o rośliny, w roślinach oleistych, a więc soi, rzepaku, w tych oleistych roślinach. Najczęściej my to mamy do czynienia na rynku, te fosfolipidy, to są fosfolipidy roślinne, pochodzenia roślinnego, głównie sojowe. Fosfolipidy generalnie to są substancje, które zawierają ten główny alkohol, jakim jest glicerol, 2 kwasy tłuszczowe o różnej długości, no i oczywiście kwas fosforowy, który jest powiązany z dodatkową substancją, na przykład z choliną. One to są, fosfolipidy mają taki charakter właśnie transportu, ale decydują o stanie generalnie o egzystencji, o życiu. I one, ich szczególnie dużo, tych fosfolipidów jest w mózgu, w sercu
gdzie decydują o naszym życiu. Ale fosfolipidy jajowe, ekstrahowane żółtka, są zupełnie inne od fosfolipidów roślinnych. Zupełnie inne dlatego, że jeśli byśmy porównali, odnieśli na przykład do takiego, no, do samochodu na przykład, że samochód jest coś, co nas przewozi, przenosi z jednego miejsca na drugie, ale ważne jest, jaki mamy komfort, jakie bezpieczeństwo i tak dalej w tym samochodzie. Czyli jeśli będziemy jechać, no dajmy na to, nie chcę urągać samochodom jakimś tam Cinquecento, stary czy tam małych flat, z jednej strony to jedzie, prawda? No ale Bentley też jedzie, czy Mercedes, czy Rolls-Royce, ale różnica między nimi jest po prostu dramatyczna. I tak jest z fosfolipidami. Fosfolipidy pochodzenia roślinnego możemy porównać do jakiejś tam tej klasy niskiej, klasy samochodów, które potrafią nas przenosić, przewozić, ale fosfolipidy jajowe to jest właśnie ta klasa najwyższa. To są te Rolls-Royce, Bentleye i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że jednym z głównych elementów, które my potrzebujemy w naszej funkcji fizjologicznej organizmu, to są długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, głównie z rodziny omega-3, o tych dość często wiemy, ale nie tylko, bo też i omega-6, ale długołańcuchowe. Wśród tych kwasów długołańcuchowych to przede wszystkim EPA, DHA z tych omega-3 i te kwasy po prostu decydują o tym, że funkcjonuje albo nie funkcjonuje nasz mózg czy serce. I właśnie te kwasy długołańcuchowe, DHA zwłaszcza, znajdują się w fosfolipidach żółtkowych. Tego nie ma w żadnym fosfolipidzie pochodzenia roślinnego. Więc to jest znowu ta przewaga, dlatego ta doskonałość tych fosfolipidów są tak ważne, bo one są potrzebne właśnie w mózgu i w sercu. Ważnym jest też, że wśród tych kwasów jest kwas arachidonowy, o którym wspomniałem. Ten kwas jest jednym z kluczowych kwasów organicznych, prawdziwie to jest omega-6, ale jest niesłychanie ważny w rozwoju dzieci, znaczy na tym początkowej fazie rozwoju. Ten kwas też znajduje się w cyklach metabolicznych właśnie do produkcji hormonów. Więc te kwasy znajdują się w fosfolipidach żółtkowych. Dlatego jeśli połączymy, że fosfolipid żółtkowy, to jest obok glicerolu, zawiera kwas dokozaheksaenowy, ten DHA, czy arachidonowy, plus cholina, która jest transmiterem układu nerwowego, no to mamy doskonałą substancję, idealną do funkcji naszego i to wszystko, naszego organizmu, naszego mózgu i serca. I to wszystko jest w tym żółtku. Myśmy wyekstrahowali, potrafimy, mamy dzisiaj technologię, umiemy ekstrahować te fosfolipidy z żółtka. Możemy je dodawać do różnych suplementów diety, żywności funkcjonalnej, nutraceutyków w celu wspierania leczenia chorób cywilizacyjnych. I to jest ich ważność, tak wartość wielka. I na ten temat zostało zrobionych wiele doktoratów, wiele doskonałych publikacji. A poza tym, jeśli chodzi o te fosfolipidy, tak tu powiem już tak na koniec, regulują ciśnienie tętnicze krwi. Ludzie mają bardzo dużo problemów z ciśnieniem. Regulują. Jak ktoś ma za wysokie, to obniża, jak ktoś ma za niskie, to pociąga, bo reguluje, nie dewastuje naszego systemu układu krwionośnego. Działają antystresowo. Mamy takie świetne doświadczenie na szczurach, które dostawały fosfolipidy, przeżyły. Tam, gdzie były wielkie stresy, po prostu szczury odchodziły z tego świata. Jest to składnik, jak powiedziałem, ból komórkowy, mózgu i serca i tak dalej. Regeneruje wątrobę. Przecież wątroba jest jednym z takich czynników, gdzie najwięcej z różnych toksyn, ona musi po prostu pracować na wielkich obrotach. I te fosfolipidy, oczywiście tak samo fosfolipidy sojowe, ale znacznie lepiej fosfolipidy żółtkowe regenerują wątrobę. Wiążą metale ciężkie, detoksykację przeprowadzają. No to doskonały czynnik, dlatego to jest moja bardzo wielka taki konik w pracach różnych, w tworzeniu różnych nowych substancji biologicznych, znaczy nutraceutyków, czy suplementów diety, czy żywności funkcjonalnej. Właśnie fosfolipidy jajowe, żółtkowe są doskonałe. No i tu bym mógł na ten temat dużo mówić, ale już nie będę Państwu głowy zawracać. No dobrze, a pojawia się tutaj w Pana opowieści cholina.
Tak. I mam takie pytanie, bo ja... Wiem, czy pan zapyta, dobrze. Na tą kwestię kiedyś się natknąłem, to z kolei pan doktor Krzysztof Krupka w swoich publikacjach dotyczących krzemu i jego wartości podkreślał fakt, żeby krzem, który przyjmujemy, był stabilizowany choliną. To oczywiście jest też odniesienie do pana sama waga dla naszego zdrowia krzemu jest odniesieniem do prac prekursora w Polsce tego obszaru, czyli pana profesora Włodzimierza Sedlaka, który już w latach 80., 70. mówił o krzemie jako pierwiastku młodości. I mam tutaj do pana profesora pytanie. Rozumiem, że ta cholina właśnie w żółtkach jest obecna i ona, jakie są jej trzy najważniejsze korzyści dla naszego organizmu? Wie pan co, na temat choliny to się pojawiałem też, podobnie jak z cholesterolem, ona też trochę taki ma element do dyskusji naukowej. Co istotne jest? Cholina to jest neurotransmitter. Ona, mózg po prostu funkcjonuje, czy serce funkcjonuje właśnie w tym całym układzie przemian metabolicznych w oparciu o cholinę. Ta cholina musi być, bo inaczej by nas nie było. Ale o cholinę też są bardzo, znalazła się grupa naukowców, która dość moim zdaniem tendencyjnie szukała dziury w całym i no, znaleźli, bo to się, da się wszystko znaleźć w nauce, jak się ustawi, tylko że to są kwestie no, czasem tych manipulacji, czego bardzo nie lubię w nauce. Otóż wykazano, że cholina może być metabolizowana w określonych warunkach przez drobne ustroje naszego mikrobiomu w jelicie grubym. Może być metabolizowana do trimetylo, bo tak się nazywa, tak mówię jeszcze starej daty, czasem mam słowa, trimetyloamina zoksydowana, utlenowana, utleniona. I ona jest toksyczna. I ta TMA, czy trimetyloamina utleniona, jest tworzona w wątrobie i jest po prostu jest czynnikiem toksycznym, czyli niezdrowym. Czyli krótko mówiąc, ta cholina, która jest niezbędna jako neurotransmitter, może być przetworzona przez odpowiednie drobne ustroje w naszym mikrobiocie, w jelicie grubym, i staje się czynnikiem toksycznym. Ale to jest prawda, tylko na pewnym poziomie, bo wątroba sobie bardzo szybko z tym radzi. To jest może być ten poziom na początku, gdzieś po przetworzeniu przez te drobne ustroje bakterie, tu chodzi jelitowe. I mamy do czynienia, wtedy możemy mówić, że cholina, podobnie jak cholesterol, może nam zagrać w takim czy innym stopniu. Ale druga grupa naukowców, która po prostu też prowadziła badania, i co się okazało, że produkty zbożowe, o tym, co tak było zależało, bo tam też chodziło, żeby wypromować produkty zbożowe, żeby obalić wszystkie te produkty pochodzenia zwierzęcego zawierające choliny. Produkty zbożowe, które często spożywamy, mogą również ulegać przemianie w tej samej mikrobiocie poprzez prowetela, jest taka grupa bakterii, prowetela, która przerabia te z tych produktów zbożowych, tam z ich składników, też tworzy trimetyloaminę. No i po prostu mamy teraz, wie pan, problem. Czy mamy jeść zbożowe produkty wszystkie, czy mamy jeść pochodzenia zwierzęcego? No i widzi pan, na tym często nauka się rozjeżdża, bo mamy zaraz kolejny etap, który trzeba uwzględnić, kiedy to było badane. Bo jeśli ktoś bada natychmiast po zjedzeniu, czy tych zbożowych, czy sam substancje zawierające cholinę, głównie ryby tutaj, to one to będą przodować, jaja, też produkty mięsne. Czy będziemy badać to po 4 godziny? Natychmiast po zjedzeniu do godziny mamy bardzo wysoki poziom. On później spada po 8 godzinach jest do zera, czyli organizm sam reguluje to wszystko. I można nieraz stworzyć różne znowu kolejne mity, że coś jest szkodliwe, ale jeśli się uwzględni w odpowiedni poziom
przekaże się informację, że w którym to miejscu nastąpił problem. Czy to były badania tuż po zjedzeniu do godziny, czy to były badania po 4, czy po 8 godzinach. Później żadnego śladu nie ma, bo po to mamy wątroby, cały system naszego organizmu, żeby to, jak się pojawiają toksyczne związki, żeby one zostały rozłożone i nie niszczyły naszego organizmu. I też tutaj mogą być te manipulacje i znowu kolejne będą się tworzyć mity, o których pan słusznie wspomniał na początku, bo może powstać niedługo mit, że nie jedźcie jaj, bo tam jest cholina, nie jedźcie ryb, bo tam jest cholina i ona będzie trójmetyloamina, z której się zoksyduje, będzie nas zabijać. To wszystko z punktu widzenia naukowego ma sens, ale nie do końca jest to racją, którą można głosić jako mit. Dobrze. Czy jajka mogą służyć pana zdaniem w profilaktyce leczenia chorób cywilizacyjnych? Jak najbardziej tak, zwłaszcza no może same jaja, one mogą wspomagać, wzmacniać, na naszą dietę, że tak powiem, wzbogacać. Natomiast substancje wydzielone z jaj, które myśmy, jak powiedziałem wcześniej w tym moim projekcie Owokura, myśmy wydzielili bardzo dużo różnych substancji, poza fosfolipidami, które na pewno są ważnym czynnikiem w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych. Ale myśmy tam wiele innych substancji wykryli, oznaczyli, wydzielili, między innymi z białka, cystatyna. To jest czynnik moim zdaniem przyszłości w leczeniu nowotworów, w leczeniu chorób takich jak Alzheimer, choroba Alzheimera, chorób mózgu w ogóle, nowotworów mózgu. I jolkina, która zawarta w żółtku, też żeśmy ją wydzielili, wie pan. Ale tu trzeba jasno powiedzieć, te badania potwierdziło wielkie wartości właśnie walki z chorobami cywilizacyjnymi, zwłaszcza tutaj w tym przypadku, co powiedziałem, choroby nowotworowe. Ale przede wszystkim przemysł farmaceutyczny się na dzień dzisiejszy nie zgodzi, żebyśmy takie naturalne substancje wprowadzali, bo oni przecież wybudowali fabryki cysplatyny i muszą to wykorzystać. Być może za jakieś 20 lat się zainteresują takimi produktami jak cystatyna izolowana z białka jaja, która jest świetnym czynnikiem, zwłaszcza na czym antynowotworowym, ale nie tylko, bo też tutaj w odpowiednich kompozycjach przeciwko chorobom neurodegeneracyjnym. Ale czerniak, doskonale byśmy robili na liniach komórkowych, no to praktycznie to natychmiast niszczy czerniaka. Ale przecież się tym nikt nie zainteresuje, bo to jest wbrew interesom biznesowym przemysłu farmaceutycznego. No tak to powiem bardzo, może to mocno brzmi, ale są substancje, czyli my z jaj możemy wyizolować ogromną ilość substancji do walki z chorobami cywilizacyjnymi, ale przede wszystkim do wspierania tej walki z chorobami cywilizacyjnymi. Ostatnie pytanie, jakiego ważnego pytania w temacie jajek nikt panu jeszcze nie zadał w życiu i jaka jest odpowiedź na to pytanie? No to jest, wie pan, najtrudniejsze pytanie, które mi pan zadał akurat nie teraz, bo to różne pytania. Ja się spotykałem z różnymi grupami, z różnymi osobami. Mnie się wydaje, tak szybko patrząc na sprawę, często my zapominamy, to powiedziałem nawet na początku, że jaja mają gdzieś tam, bo muszą być napisane, takie są wymagania łańcucha produkcji żywności od pola do stołu, swoją okres gwarancyjny. Ten okres gwarancyjny jest między innymi na 28 dni, no i te jaja mogą leżeć. Teraz kwestia, jeśli te jaja, co to znaczy, w jakich warunkach, no to mniej więcej przyjmuje się, że to jest w 18 stopniach. Ale teraz, jeśli te jaja zostaną, ktoś bardzo jest skrupulatny i powie, dobra, no kupiłem jaja 28 dni, jutro mija termin, pojutrze zostało mi 30, je wyrzucę do śmieci, tam gdzie byle, oczywiście zanieczyszczam środowisko. To jest ogromne, jak się okazuje, ja kiedyś wcześniej na to nie zwracałem też uwagi, ale to miliony ton, muszę to podkreślić, na całym świecie marnuje się dlatego, że ktoś uwierzył do końca, no ma takie prawo konsument, że jajo jak skończyło swój termin ważności, no to trzeba go wyrzucić. A to jest nieprawda.
Dlatego, że jaja w warunkach lodówkowych spokojnie 6-8 tygodni mogą być i one też nie stracą. One mogą się lekko, procesy starzeniowe zachodzą, ale wartość odżywcza pozostaje. I nie należy wyrzucać jaja, no po prostu trzeba sprawdzić, jeśli mamy jakąś wytłaczankę z jajami, to wybić je do próbnie, czy jak ona się zachowuje. Będzie, a na pewno bardziej się rozleje białko, tam żółtko staje się takie bardziej no, oklapnie, że tak powiem. Po prostu może się tam te zmiany są, ale ono cały czas ma tą wartość, ono się nie zepsuło. Jajo się praktycznie nie zepsuje tak łatwo, żeby zaszły procesy mikrobiologiczne i tworzy się zbóg. Zatem takie pytanie, jak długo spożywać jaja, to tyle, ile jest to możliwe. Nie wolno wyrzucać, nie wolno zanieczyszczać środowiska i niszczyć żywności. W związku z tym ten pytanie mogło być, jak długo można przetrwać, dotąd, aż po prostu nie jesteśmy w stanie, je spożyć. Oczywiście nie mogą być to jaja zepsute. Zepsute będą w ten czas, właśnie ten czas jajo zepsuje, jeśli będzie w warunkach ciepłych utrzymywane, w wysokiej wilgotności. W ten czas, jeśli to będzie temperatura w granicach powyżej 25 stopni, przy wilgotności ponad 90%, no to jest absurd. No to ono się po nawet trzech tygodniach zacznie, mogą zachodzić procesy. Nikt w takich warunkach nie trzyma, więc jeśli trzymamy w warunkach nawet temperatur pokojowych, czy temperatur, a zwłaszcza w lodówce, gdzie to jajo się nie zepsuje, bądźmy spokojni, a jeśli nawet w temperaturze wysokiej, nawet 25 stopni, ale w suchym powietrzu, to ono wyschnie, ale się nie zepsuje i dalej ma tą wartość biologicznie wysoką. Zatem jeśli pytamy, jak długo można przechować i kiedy można zjeść, niekoniecznie trzeba patrzeć na ten okres gwarancyjny, no bo producent taki ma obowiązek. Natomiast lepiej sprawdzić i nie wyrzucać surowca doskonałego, najlepszego surowca, jakie stworzyła przyroda. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan profesor Tadeusz Trzyszka. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Nie bójcie się Państwo jaj, możecie je spożywać tyle, ile Wam pozwala na to wasza potrzeba życiowa. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!